Cieszymy się, że to, co trenujemy na treningach, przynosi skutek w meczu i że akurat mi udało się strzelić bramkę, to jest jeszcze większy plus. No i cieszymy się z tego zwycięstwa, jedziemy dalej. Gracie super, no tutaj Stilon dzisiaj w żadnym elemencie nie miał nic do powiedzenia. No, trzeba się z tym zgodzić. Pierwsza połowa myślę, że zdecydowanie lepiej wyglądaliśmy i myślę, że w pierwszej połowie można było na dobrą sprawę ten mecz zamknąć. A w drugiej połowie myślę, że kontrolowaliśmy to, co Stilon robił z piłką. Jedna groźna sytuacja Emila Drozdowicza, ale poza tym mecz pod pełną kontrolą. Ciężko pracujemy na treningach, żeby to tak wyglądało, ale głęboko wierzę, że stać nas na jeszcze więcej. Są na pewno mankamenty do poprawienia, ale całe szczęście te mankamenty nie ważą o wyniku. Wygrywamy ten mecz derbowy, bardzo się cieszymy. Dzisiaj świętujemy, ale od jutra już myślimy o kolejnym meczu. Dużo rzutów rożnych i widać, że te rzuty rożne są ćwiczone i macie sporo pomysłów, jak je rozegrać. To prawda, trenujemy stały fragment gry i to jest taka liga, gdzie często ten stały fragment gry robi różnicę. Cieszymy się, że to, co trenujemy, wychodzi na meczu. Trzeba przyznać, że zasłużone zwycięstwo Lechii Zielona Góra, zabili nas intensywnością, zaskoczyli nas przy stałych fragmentach gry. Gratulacje, fajna praca tutaj, więc tak trzymać. Coś było nie tak w przygotowaniach do sezonu, bo przyznam szczerze, że nie wyglądacie jakbyście byli w grze. O, może tak. Znaczy, no, sparingi mieliśmy z fajnymi zespołami, gdzieś te sparingi nie wyglądały do końca tak, jak chcieliśmy, dużo zawodników gdzieś testowaliśmy, wiadomo, gdzieś te sparingi mają mniejsze znaczenie, ważniejsza jest liga i tutaj musimy po prostu wrócić silniejszy z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Tak jak mówiłem, że będziemy w stanie zaskoczyć, przygotowujemy się pod tym kątem, po prostu to trenujemy, jesteśmy gotowi i cieszę się, że to wychodzi, bo chłopcy będą po prostu jeszcze bardziej wierzyli w to, co robimy na treningach. Dzisiejszy mecz można powiedzieć, że to było takie starcie świeżego futbolu z tym trochę takim oldschoolowym, bym powiedział? Nie, dlaczego? No ja bym tak tego nie powiedział. Ja się cieszę z mojej drużyny, z intensywności, którą zastaliśmy tutaj. Trzymaliśmy, myślę, przez całe 90 minut. Znowu dobre zmiany, znowu dobry występ tych w pierwszej jedenastce. Szczerze mówiąc, w przerwie tych uwag było mało, więcej było ich w Katowicach. I nic, tylko się cieszyć. Dla nas najważniejsze 3 punkty. Idziemy dalej. Tak sobie zakładaliście przed tym meczem, że dzisiaj zaczynamy lepiej właśnie niż na wyjeździe w Katowicach, bo trochę to było widać. Rozmawialiśmy o tym i nawet w przerwie z jednym zawodnikiem o tym rozmawiałem, że faktycznie ten mecz w Katowicach 15 minut musieliśmy wchodzić spokojnie w ten mecz, ale gdzieś budujemy ten mental, że no nie mamy że nie mamy na to wpływu, to są takie utarte frazesy, że trzeba spokojnie wprowadzić się w mecz. Nie, trzeba być od początku sobą, trzeba wierzyć w siebie, w kumpla i być odważnym.